Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejny odcinek z serii Assassin's Creed Revelations. Chciałem powiedzieć Brotherhood, ale to już jest Revelations. Tak jest, niedługo trójka, czyli te nowe tak zwane asasiny. Tak czy tak, to jest pierwszy ogólnie film na kanale, który nagrywam wraz z widokiem na drugi monitor. Także nigdy już się nie powtórzy na przykład sytuacja, gdzie nie nagram swojego głosu, ponieważ teraz widzę cały czas, czy nagrywam ten mój głos, czy go nie nagrywam. Także drugi monitor w akcji dzisiaj. Także tak, idziemy się robić misję, właśnie, pochwalę się wam. Grałem w to sobie półtorej godziny i uwaga, zdobyłem całe miasto. Zdobyłem całe miasto, punkt widokowy prócz tego, ponieważ ten jest tylko dostępny w pewnej misji. A w zasadzie po pewnej misji i tutaj, bo mi jeden gościu spierdzielił. Nie skapnąłem się, że to jest ten uciekający, także to sobie zdobędę później. A tak to już mam wszystko zdobyte. No i jeszcze będzie trzeba poodkupywać te wszystkie rzeczy, ale to się zrobi później. teraz śmigamy sobie do misji i tak będziemy sobie robić te misje, robić. Aż do trójki. Tak jest. Aż do trójki. Powiem wam, że troszeczkę ten widok po prawej stronie tego monitora, tego migającego paseczka mojego głosu, tej całej tutaj, tej amplitudy chyba to się tak nazywa, rozprasza. No patrzcie, przecież biegłem w tamtą stronę, gdzie drabina, a to musiało wejść, no. Oj, no i jeszcze sobie nie zdobywałem w sumie tych moich ziomeczków do bractwa, ale to tylko dlatego, że mi się już nie chciało, bo teraz te misje są takie, że nie tylko trzeba na przykład ich uratować, a jeszcze zrobić coś dla nich, pójść z nimi gdzieś, a to mnie strasznie wkurza. Za dużo po prostu roboty, a za mała korzyść, można chyba powiedzieć, chyba można. Jeszcze muszę się dowiedzieć, jak przełączać kursor pomiędzy monitorami w trybie pełnoekranowym, bo teraz na przykład nie mogę, na przykład teraz widzicie kursor, nie? Uwaga, teraz nie mogę przejechać tym kursorem na drugi monitor i muszę się dowiedzieć, jak to zrobić. Bo no, normalnie się właśnie da, ale w trybie pełnoekranowym na głównym monitorze się już nie da. Gdzie to jest? Gdzieś tutaj. Chłopie, ale ty się irytujesz. A tu będzie chyba ten sklep. No chyba tak. Buongiorno, merhaba, please come in. No siema. Oh, excuse the clutter. I have not had time to tidy up since my trip. You sailed from Rhodes, no? Si. How did you know? We were on the same ship. I am Ezio Auditore. Sofia Sartor. Have we met? We have now. May I have a look around? Prego. Most of my best tomes are in the back. Znajoma twarz. Mieliście takie wrażenie, że troszkę cięło ten film? Nie wiem, może mi się wydawało. Altrettanto. I assume the Ottoman war with Venezia would have driven most of you away. I lived here with my parents. Nie, to chyba nie tam. The war pushed us out, but I always knew I would return. Kobieto, powiedz mi, jak wejść na tyły, czy tam na zaplecze, no, o tutaj, dobra. Od razu w to wjechałem, patrzcie. Mio Dio! Who put that there? Incredibile. Where does it lead? Why don't we find out? Who are you, Messere? Only the most interesting man in your life. Ah, oh, che presuntuoso. A presto, Sofia. I will return in a moment. Almacyski! O! Dobra, gramy dalej. Okej. Co jest to tutaj? Do you know how long we've been searching this filthy cistern?
I've been here a few weeks. 13 months! Ever since the Grand Master found that damn key. But he hasn't got a clue what he's doing. All he knows is they're somewhere in the city. This is a big city. Toxero. That's what I said. Back to your post, Aiertes. Okej, zaraz ich sprowadzimy na ziemię, że tak powiem. Nie pozwól, by odkryto... O, dobra, czyli już na pewno tego nie zrobię. Bo na pewno odkryją mą obecność. O, lojo. No co tak, co ci jest, no? Co, że drugi monitor to już ci odbija, chłopie? O kurde, chyba nie tutaj. O kurde. Że tak powiem. Drugi raz. Bo coś mi to nie pasuje, no. Spadłem sam, no ale teraz nie mam jak wrócić. Dobra, już mam. Chyba mam. Pod warunkiem, że właśnie, jak to się robiło, żeby on tak podwójnie skoczył. A, shiftem, okej. Okay. Chyba, że coś się pierdzieli, na przykład, nie wiem, z grafiką, to byłoby gorzej. Okej. Look alive, eh? We pay you to watch the doors, not your feet. Ta, płaci się pewnie jakieś totalnie marne grosze. No, myślałem, że pójdziesz tutaj. Przeszukajmy przy okazji. Where's he from? What outlandish gear? You cannot escape. Hurry! Fuck this shit. Przynajmniej będzie szybciej. Nie, no nie chciałem tego przeszukiwać. Chciałem skrzynkę. O. That one. No i padaj w końcu. Wow, ale został na szczoła. Padł na szczoła w sensie. No i bajlando. Idziemy dalej. Kontynuuj badanie. O, poczekajcie. Akurat te skrzynki są zajebiste. No. Czasami były lepsze. Dobra, następny obszar. Ok, i tu są też te typki, i pewnie kapitan. I fajnie by było teraz faktycznie nie dać się wykryć. Ale że to pewnie nie będzie totalnie niewykonalne w moim przypadku. To i tak na przykład tego sobie zajmiemy pierw. O.
that cloak. Wait a minute. O Jezu, już się zaczęło. Dobra. Jednak się nie zaczęło. Gdzieś tutaj było takie wejście. Poczekajcie, o, to będzie tędy. Tak jest. I tutaj się teraz szło. Tu trzeba było chyba skoczyć. Nie. Get down, no, o, jest wejście, dobra. Właśnie o te schodki mi chodziło. Tak jest. Cicho. Cicho, powiedziałem. Poza mnie. Ja go wyrąbało w kosmos. A jak tam skoczyć? A już wiem. Już widzę. Na pewno? No to wychodzi, że tak. Olej. Dobrze, że on nie spadł, bo wtedy bym musiał wchodzić tam drugi raz. Także gitara. Do góry? Bo ja nie wiem, gdzie mam iść w ogóle. Może w dół jednak. No nie, no chłopie, coś ty zrobił. Rzuć go tam w pizdu. Ho, ho, ho! O, ja pierdziele. No myślałem, że ta woda będzie głębiej, ale okej. Okay. Nie ma tu jakichś skrzynek? No nie ma. Także kontynuujemy badanie. Jestem ciekaw miny tej, Sophie. Sophie jak nas zobaczy. No akurat musiałeś tam zacząć otwierać, no ogarnij się chłopie. Dobra, tamten coś podejrzewa, ale mam mnie już ostatecznie w dupie. Mam dziwne wrażenie, żeby nie zdesynchronizowany dźwięk. Ciekawe czy to przewiduje. Czekajcie. 13 minuta, 13. Nie no, powinno być dobrze. Chociaż no już coś mi nie pasuje. Zobaczymy. Gdzie mam iść? Tam gdzieś? To chyba tędy. Czy tam doskoczę? Tak jest. There is someone down here with us. Keep your eyes open and your hands steady. Tak. No przecież wiadomo, że to jest tamten, no. Bez sensu to było. Kurde. Nie tak chciałem. O. Tak chciałem. Zamknij ryj. Dobra, idziemy na arenkę. Idziemy na środek. Patrzcie, jaka piękna tutaj jest. O, jak mi przykro, że tak szybko zginąłeś, no. O, jak się wkurzył, patrzcie. Ziemię tutaj. Dobrze. O kurde, my jestem rozpoznawalny, ja tego nie lubię. Yeah. Ja go z haka pociągnął. Dobra, który teraz był ten gościu? To był chyba ten, nie? Taki ma hełm dziwny. Nie, to chyba nie był jednak ten. To może to ten? Chyba, że nie mam w ogóle, poczekajcie. Chyba już ten klucz mam. No chyba, że to było nie, tego przeszukałem. Czyli dobra, czyli to był ten. Zaraz się zobaczy. Czy wysypie jakiś błąd, czy nie. Dobra, miałem klucz, także gitara. Napijmy się łyczko jakiejś wody. Gitara. Aha, dobra, moment, 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 moment. Tam jest jakaś ścianka.
No, że debile ich nie otworzyli jeszcze, no to jest... Przecież widać normalnie, że są te... krawędzie tych drzwi, no. Niccolo Polo się postarał i dobrze ukrył te klucze. Definitywnie. W ogóle czemu prawy kanał słychać bardziej niż lewy, tak się zastanawiam. Po prawej stronie powinniście mieć głośniej, tak mi się wydaje. Znalezionym przez Altaira. Jaką znowu mapę, chłopie? I... Aha, samo mnie wycofa, okej, gitara. Teraz pewnie scenka z, oczywiście z nią. Salve, Ezio. That took some time. What did you find? Something that may interest you. Mio Dio, che meraviglia! And here is my shop. Look at the margins. Strange symbols. And these are titles of books. Rare books. A few of these have not been seen for more than a millennium. Niccolo Polo hid these books around the city. This map should tell us where. You're beginning to interest me, vaguely. From what I can tell, I need to find these three books first. They may contain clues to locate the rest of these. Molto curioso. Another was found beneath Topkapı Palace, but there is still time to reach the others. Found by whom? Men who do not read. Sofia, can you decipher this map? Help me find these books. Can I borrow them when you are finished? We will work something out. A gdzie masz Leonardo, Ezio? Gdzie jest Leonardo? Dotarłeś do punktu kontrolnego. Shift. Yusuf, salute. Piri told me I might see you here. Did you find what you were looking for? I believe so. This is one of Altair's five keys. A strange artifact. Ah, it is like nothing I have ever seen. You should keep it somewhere safe. At our headquarters, see, I will. What brings you this way? I am coordinating with our allies today. The thieves in the bazaar, the mercenaries near the arsenal, and the Romanis in the Constantine district. You are spread a bit thin, Yusuf. Let me speak with the Romanis myself. I have had so little contact with them in the past. That would ease my mind. If you are in a hurry, you may travel by our network of tunnels. The air down there is a little foul, but the rats are no bigger than dogs. Have fun. Grazie. Okej. Także widzicie co, to byłoby się na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym sobie najprawdopodobniej pójdziemy zwiedzić kolejne podziemia i to będzie dokładnie... To będzie dokładnie tutaj. O! Wspomnienie Sofii. No i gitara. No i później sobie jeszcze może pójdziemy tutaj, jak nam starczy czasu. Także to byłoby na tyle, dzięki za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek już w niedzielę. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć i pamiętajcie o łapce w górę, jeżeli wam się odcinek podobał. Pa, pa!